Moja rodzina choruje. Nie pomożecie mnie paroma monetami. Idziemy dalej. Po co on to robi? Precz z naszego miasta! A jeszcze co? Robię to porządek wam, a wam jeszcze się nie podoba. Co za ludzie niewdzięczni. O, flaga przy okazji. Proszę panie, macie trochę. Odejdź stąd! Nie mam tak. Nie mam zamiaru odchodzić. Nie ma wstępu! Precz! Jest. Jest wstęp. Brudny złodzieju, odrąbię ci ręce! Ty, wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował, a ja to mam, na pewno! Kurde. Niech to szlak. To jest drabina, ale... Kurde, to jak tu się idzie? Aha, no to to jest tu. Kradzież kieszonkowa, no. I potem pójdziemy do biura już. Byłeś. Jak nie zrobiłam? No co? Dzień, złodzieju! Czy nikt mi nie pomoże? Rodohalej! Zapłacił za to poganinie! Ja! Chwała Bogu, ocaliłeś mnie! Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu! To stróże, miej litość! To straszne! Straże! Ten człowiek jest mordercą! Nic tu po tobie! Odejdź natychmiast! Jak to wejść? A, wiesz dokładnie, czego chcesz. Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Co znowu? O! Lecz, żebraku! Brudny
Na pewno coś kłóci. No patrzcie. Zdrowienie w poganinie! Wyrocha drogi! Ja poluję cię! Strażę! Morderca! Ja! Walka! To szaleństwo! Kto jest za to odpowiedzialny? No, co tam masz? Nico. Człek nie miał żadnych pieniędzy, tylko jakąś tubę. W środku był tylko jakiś papier z tymi bazgrołami. To nie bazgroły, tylko pismo, litery. Po co kto wsadza pismo do tuby? Mi to wygląda na marnowanie tuby. To na pewno ważne. Daj, rzucę na to okiem. Tak jak pomogłeś ostatnio. Nie dam ci tego ukraść. Aleś ty mądry. Dobra, radź se sam. Dobra, kurde, żeby teraz za pierwszym razem mi to wyszło. No idź, gamoniu, jeden. No. Więc w okolicy jest morderca. Dobra. Udało się w końcu. Za pierwszym razem. Kto mógłby zrobić coś takiego? Złodziej! To cię nauczy nie kraść! Niewierny! Śmierć niewiernemu! Boże, pomogący! Strażę! Kto widział, co tu się stało? Pomocy! Pomocy! Wyślijcie pomoc! Pomóżcie! Jestem ranny! Pomóżcie! Teraz nie uciekają jednak za sobą. O, cztery! Głupcze, czy nie widzisz, że przegrałeś? Cholera! Dobra, kontra. Tutaj! Śmierć niewiernemu! Zjemy cię! Okej. Chyba powinnam ci podziękować, chociaż nie myśl, że nie poradziłabym sobie sama. Mimo to dobrze się sprawiłeś u mego boku. Zadbam, żeby twoje zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. Ale zuchwałość tej pięknej pani. O, co się stało? Kto widział, co tu się stało? Kto widział, ten słyszał. Lo. Najlepsze towary w kraju! Gdzieś tu jest biuro. A co on sobie myśli? Trzeba iść do biura. Altairze? Jak idą poszukiwania Garniera? Wiem, gdzie i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód stąd. Chodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy.
sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta, nie wzbudza podejrzeń na miejscu. Ale wracając do rzeczy, jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swych komnatach w szpitalu, choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Uderzę, gdy wyjdzie na obchód. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. Okej, kolejne pióro. Pozbądź się tej skazy z Akki, Altairze. Może w ten sposób usuniesz też swoją? Możesz tu odpocząć, dopóki nie będziesz gotów do misji. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Dokładnie. Ho. W sumie to wszystko porobiłem, jedynie tu ocalenie, no i tutaj te 2-3 punkty. Nie ma sensu podsłuchiwać i tak dalej, jak już jedno i to samo. Pociśniemy z fabułą. Rany, chyba mu się śpieszy. Brudny złodzieju! Odrąbię ci ręce! Czy nikt mi nie pomoże? Śmiesz kraść w mojej obecności! Zapłacisz za to życiem! Bądźcie silni! Bądźcie wytrwali! Nie poddawajcie się! Finaliana Felici, Fismuelko! Jego ludzie nie mogą uwolnić Ziemi Świętej. Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby ich wesprzeć. Uprawiajcie swe pola, opiekujcie się rannymi, módlcie się za tych, którzy poświęcają się w służbie Panu. Każdy ma swoją rolę. Ha! Masz już dość innych kupców? Podoba się. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Pozostajcie silni! Trwajcie! Dobra, zbliżamy się. Droga jest długa. Saraceni zostają pobici na każdym kroku. Wyparliśmy ich z Akki i pędzimy przez kraj. Teraz wycofują się na... Czego chcesz u diabła? Trzeba się wtopić. I wejdziemy po cichutku. Nie! Pomocy! Pomocy! Proszę! Musisz mi pomóc! Nieźle.
Nadchodzi! Dość, dziecko. Kazałem ci odzyskać pacjenta. Nie zabić go. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie! Daj rękę. Nie! Nie dotykaj mnie! Nigdy więcej! Odrzuć ten strach, jeśli mam ci pomóc. Pomóc? Tak jak pomogłeś innym? Zabrałeś ich duszę. Widziałem to. Ale nie moją. Nie! Mojej nie zabierzesz! A! Weź się w garść! Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? Myślisz, że specjalnie zadaje ci ból? Nie pozostawiasz mi wyboru. Każdemu przychylnemu słowu towarzyszy uderzenie. To kłamstwa i podstępy. Nie zadowoli się niczym, póki wszyscy mu nie ulegną. Nie powinieneś był tego robić. Odstaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o innych. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać! Znowu ucieknę! Nie, nie uciekniesz. Łamcie mu nogi, obie. Tak mi przykro, dziecko. Nie macie nic lepszego do roboty? Jak tam się dostać teraz? Odejdź, wieśniaku! Moje nogi! Rozumiem, że dziś ci lepiej. Czego ty chcesz? Chcę ci tylko pomóc. Nie, chcesz mnie skrzywdzić. Tylko to mi robisz od czasu, gdy tu jestem. Dziecko, sam fakt, że o tym rozmawiamy, wskazuje na twoje postępy. Czyżbyś zapomniał o tym, jaki asasyn? Trzeba cię nauczyć dyscypliny! O kurde. No nie, bingo. Nie zrobiłem tego dobrze. Kuźwa mać, coś to porobił. Nie uciekniesz mi! Aha. Zejdź. Tak będzie! O co oni walczą? Myślisz, że mnie zgubisz? Widziałem, jak kogoś zabił! Zabić go! Asasyn! Zabijcie go, dziecko! Nie uciekniesz mi! Porzuć okay. Swe brzemię. Teraz odpocznę, tak? Wzywa mnie bezkresny sen. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Jakich domów? Rynsztoków? Zamtuzów? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś tych ludzi wbrew ich woli. Tak. Wbrew tym strzępkom woli, jakie im pozostały. Naprawdę jesteś tak naiwny? Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Co zrobisz, gdy dziecko powie, ale chce się bawić ogniem, ojcze? Pozwolisz mu?
Wtedy byłbyś odpowiedzialny za jego rany. To nie dzieci, lecz mężczyźni i kobiety w sile wieku. Być może ciałem, lecz nie umysłem. Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś, przyhamował postępy prac. Są jednak zioła, mikstury i ekstrakty. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okowów ich własnych umysłów. A po mojej śmierci znowu staną się szaleńcami. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Nie uważam tak. Ja to wiem. Ja! Kiedy ludzie się napiszą, przemoc niczego nie rozwiązuje. To asasyn! Ten człowiek jest mordercą! Nie! Ewidentnie uciekać! To nie powinno być trudne! A ty nie wygrałeś! Okej. Upuszczę ci krwi! Przede mną nie ten człowiek jest mordercą! To wcale nie będzie trudne! Nie masz szans! Poddaj się! Ten człowiek jest mordercą! O nie... Tak. Morderca! Niedobrze! Bardzo niedobrze. Ten człowiek jest mordercą! Straże, tutaj! On to robi. Mordercą! Jesteś zwykłym mordercą! Straże! Ten człowiek jest mordercą! Straże, tutaj! Idą mu straże! Ten człowiek kogoś zabił! Że Bóg czuwa nad wami! Jego ręka prowadzi naszych wojowników do zwycięstwa! Najpierw patrzę! Boże wszechmogący! Straże! Straże! Ten człowiek kogoś zabił! Teraz się trzeba wydostać tu. Straże, tutaj! A, tutaj jestem. Co to? Kto mógłby zrobić coś takiego? To asasyn, powstrzymajcie go! Nigdy nie uciekniesz! Tutaj! Wracaj tu! O, idzie za mną. Zapłacisz! Nie, jedź tutaj! Nie pozwólcie mu uciec!
Jesteś mój! O, źle się stało. Powstrzymać asasyna! Nie masz szans, poddaj się! Nigdy nie uciekniesz! To asasyn, zabić go! Jest w ślepym zaułku, mamy go! Dalej, nie pozwólcie mu uciec! Kurde, jak tu jest. Nie uciekniesz mi! Co wy robicie? Ruszasz się! Wkrótce będziesz martwy! Ja! Ja! Zacisz na to głową! Jesteś mój! Czy on spróbuje z nami walczyć? Nie poddaję się! Ja! Proszę! Ja! To koniec twojego życia! To asasyn! Upoluję cię! Zabijcie go! Pomóżcie! Stoicie mi na drodze! A, ruszcie się! Myślisz, że mnie zgubisz? Czy ktoś widział, dokąd pobiegł? Tam, szybko! Nie pozwólcie mu uciec! Doganiam cię! To on! Tam, sprawdź go! Dobra. Bo już mnie nie gonią. Dobra, jurobisko. Udana. Szalony doktor Polek. Jakieś wieści, Altairze? Garnier nie żyje. W takim razie powinieneś wrócić do Masjafu z wieściami o twym sukcesie. Jest coś jeszcze. Mów zatem. Czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? Jak sądzisz, czego chciał od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest twym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Tak.
wejdź na wysoki budynek, aby obejrzeć otoczenie z lepszej perspektywy. Dzięki takim obiektom możesz łatwiej orientować się. Masz dla mnie jakieś wieści, Altejrze? Garnier de Naplus nie żyje. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. A jednak... O co chodzi? Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu, bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Przywódcy znają sposoby, by zyskać posłuszeństwo. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy. Kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki. Łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, Altejrze, zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów. Rozkosze, które dają, są tak wielkie, że łatwo stać się nawet ich niewolnikiem. Sądzisz więc, że tych ludzi nakarmiono jakimś środkiem? Otruto? Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła to dziwna metoda sprawowania kontroli. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo. Obietnica raju. Myślą, że to ogród, pełen kobiet i cielesnych uciech. Że was odurzam, jak garnię swoich ludzi i kuszę jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju... Wówczas nie budzilibyśmy strachu i nie mielibyśmy nad nimi władzy. Idź. Czas, byś wrócił do pracy. Zwracam ci kolejny stopień i kolejny element wyposażenia. Porozmawiamy ponownie, gdy padnie kolejna ofiara. Tak jest. Pasek życia się znowu powiększył. No, wreszcie mam noże. No. Dobra. To tyle w tym odcinku. Następnym będzie kolejne zabójstwo, tym razem w Jerozolimie.